Witajcie. Mimo że przemysł zbrojeniowy ma już prawie 100 lat, niewiele krajów odniosło sukces w tej dziedzinie. Wiodących producentów można policzyć na palcach jednej ręki, a my przedstawiamy najlepszych z nich. VT4 – Chiny. VT4 jest znany również jako MBT-3000 i jest powszechnie uważany za udoskonalenie VT1. Jest on budowany przez chińską firmę państwową Norinco Corporation, a jego koncepcja zadebiutowała w 2012 roku. Czołg ten jest wyposażony w cyfrowy interfejs i system zarządzania walką, który zwiększa jego skuteczność. Podobnie jak wiele pojazdów bojowych z tej listy, chiński czołg jest wyposażony w aktywny system obrony, który może wykrywać i przechwytywać atakujące pociski. T-84 BM Oplot, wyprodukowany przez Ukrainę. Po rozpadzie ZSRR na Ukrainie pozostała fabryka czołgów w Charkowie, w której produkowano czołg T-80UD. Ukraińscy inżynierowie chcieli opracować własny pojazd, dlatego postanowiono przyjąć konstrukcję T-80 i przeprojektować go. Efektem tych prac był model T-84, który ostatecznie przerodził się w BM Oplot. Czołg tak został zmodernizowany, że jest uważany za jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie pojazdów dostępnych obecnie na rynku. Kadłub i wieża czołgu BM Oplot są wykonane z wysoko wytrzymałej przeciwrakietowej stali pancernej o optymalnym połączeniu wytrzymałości, ciągliwości i trwałości. Jak większość radzieckich czołgów, Oplot jest uzbrojony w 125-mm gładkolufowe działo, zdolne do wystrzeliwania amunicji wybuchowej i przeciwpancernej, a także przeciwpancernych pocisków kierowanych laserowo. Amunicja jest automatycznie ładowana w ciągu zaledwie 8 sekund. Celownik panoramiczny i termowizyjny pomagają załodze w zlokalizowaniu i precyzyjnym trafieniu w cel. Natomiast działo wykorzystuje komputer balistyczny, będący częścią systemu kierowania ogniem, który umożliwia czołgowi prowadzenie celnego ognia w ruchu. T-90AM – Federacja Rosyjska. Radzieckie czołgi T-72 są nadal w użyciu w wielu krajach świata. Maszyna była tak popularna, że stale ją zmodernizowano. W połowie lat 90. na bazie T-72 powstał nowy model – T-90AM. Zewnętrznie zbiorniki są bardzo podobne, ale mają istotne różnice techniczne. Pod względem ochrony T-90 przewyższa swojego poprzednika dzięki nowej wieżyczce, która została skonstruowana tak, by wytrzymać amerykańskie pociski przeciwpancerne. Dodatkową ochronę zapewnia laserowy system wykrywania i zagłuszania pocisków. Główne działo to armata 125 mm. AMX-56 Leclerc, Francja. Leclerc jest w służbie armii francuskiej od 1992 roku. Obecnie w służbie armii francuskiej znajduje się ponad 400 wozów bojowych, a w armii Zjednoczonych Emiratów Arabskich ponad 350. Przez długi czas Leclerc był uważany za najdroższy czołg na świecie, głównie dzięki zaawansowanym systemom zainstalowanym na jego pokładzie. Autoloader AMX-56 Leclerc jest bardzo szybki i może załadować do 12 pocisków na minutę do armaty kalibru 120. Cyfrowy system kierowania ogniem pozwala artylerzyście wybrać 6 celów i zaatakować je w nieco ponad 30 sekund, a termowizory i dalmierze laserowe pomagają w identyfikacji i namierzaniu wroga z odległości do 4 km. Pancerz w najnowszych modelach tego czołgu składa się z modułów wolframowych i tytanowych, a także z pancerza reaktywnego. Cała ta zaawansowana technologia jest dodatkowo chroniona przez laser i system ostrzegania przed pociskami, a także przez wabiki i granaty przeciwpiechotne. Typ 10. Produkcja Japonia. Japońscy konstruktorzy czołgów opracowali rewelacyjny czołg Typ 10, który został przyjęty do służby w 2012 roku. Pojazd ten był ogromnym krokiem naprzód dla specjalistów wojskowych z kraju wschodzącego słońca.
Typ 10 jest uzbrojony w 120 mm działo gładkolufowe, automatyczny system ładowania i trzyosobową załogę. Wszystkie one znajdują się w komorze zabezpieczonej nanokrystaliczną stalą. Jej właściwości są trzykrotnie silniejsze od konwencjonalnej stali. Czołg jest wyposażony w zaawansowany system monitorujący sytuację na polu walki, dzięki czemu Typ 10 ma przewagę nad wieloma innymi nowoczesnymi czołgami. Merkawa MK4N, Izrael. Przez bardzo długi czas Izrael był zmuszony walczyć przy użyciu importowanych czołgów, ale nieustannie trudna sytuacja militarna w kraju zmusiła go do opracowania własnego czołgu – Merkawa. W MK4M mieści się czteroosobowa załoga, a czołg może pomieścić kilku dodatkowych żołnierzy. Izraelscy eksperci zwrócili uwagę na modułowy pancerz, który można szybko wymienić. Dużą wagę przywiązano również do kamuflażu. Konstruktorzy czołgów pracowali nawet nad oświetleniem spalin, aby czołg nie był widoczny na polu walki. Do ochrony służy system trofiejny, który może ostrzegać załogę o zagrożeniu i rozbrajać pociski przeciwpancerne. M1A2 SEP V2 Abrams, wyprodukowany w USA. Spośród wszystkich czołgów w naszym rankingu M1 Abrams jest maszyną o największym doświadczeniu bojowym. Jest w służbie od 1980 roku, ale nie należy sądzić, że przez ten czas czołg jest przestarzały. Abrams jest stale unowocześniany i udoskonalany. Podobnie jak wiele innych czołgów zachodnich, M1A2 jest wyposażony w 120 mm gładkolufowe działo. Pociski używane przez Abramsa są w stanie trafić w najnowocześniejszy pancerz. M1A2 SEP V2 posiada ulepszony pancerz trzeciej generacji, którego główną zaletą jest wyeliminowanie zubożonego uranu w czołgu bez utraty wysokiego poziomu ochrony. Główną różnicą między M1A2 SEP V2 a wcześniejszymi wersjami Abrams MBT jest wysoki stopień nasycenia czołgu nowoczesnymi systemami elektronicznymi, w tym ulepszonym oprogramowaniem systemu kierowania ogniem, kolorowymi cyfrowymi wyświetlaczami sytuacji taktycznej, ulepszonym celownikiem elektrooptycznym z kanałami podczerwieni, systemami GPS, a także szeregiem innych technologii. K2 Black Panther, Korea Południowa. W połowie lat 90. Korea Południowa postanowiła opracować własny czołg. W rezultacie powstał model K2 Black Panther, zbudowany przez Hyundai Corporation. Wyglądem K2 przypomina nieco niemieckiego Leoparda 2, ale pod względem technicznym czołgi te są również podobne. Koreański pojazd jest wyposażony w niemieckie działo gładkolufowe i silnik wysokoprężny o mocy 1500 koni mechanicznych. System automatycznego ładowania pocisków jest bardzo podobny do systemu stosowanego we francuskim AMX-56 Leclerc. Czarna Pantera może wystrzelić około 10 pocisków na minutę, a zaawansowany system śledzenia pola walki sprawia, że koreański czołg jest jednym z najskuteczniejszych na świecie. Ochronę koreańskiego pojazdu zapewnia kompozytowy pancerz reaktywny po eksplozji. W czołgu zastosowano zarówno ochronę pasywną, jak i aktywną. Pasywna ostrzega przed zagrożeniem i może je zagłuszać, natomiast aktywna niszczy pociski. Leopard 2A7V, Niemcy. 15 września 2021 roku 393 Batalion Czołgów 10. Dywizji Pancernej Bundeswehry otrzymał pierwsze 30 zmodernizowanych czołgów Leopard 2A7V. Był to początek faktycznego przezbrojenia jednostek czołgowych Bundeswehry. Co ciekawe, od przekazania Bundeswehrze przez producenta Krauss Maffei Wegmann pierwszego czołgu Leopard 2A7V minęły prawie 2 lata, prawdopodobnie tyle samo czasu zajęło wyprodukowanie 30 pojazdów. Do 2026 roku Bundeswehra planuje mieć w służbie 205 czołgów tej modyfikacji. W ramach modernizacji czołgi otrzymały nowe kadłuby i podwozia, co było konieczne, gdyż całkowita masa bojowa Leoparda 2A7V sięga 65 ton. Natomiast nowe podwozia są zaprojektowane z zapasem masy do 69 ton.
Leopard 2A7V jest wyposażony w opływowe gładkolufowe działo 120 mm Rheinmetall L55A1 o zwiększonym ciśnieniu wylotowym. Wymaga to zastosowania obiecującego 120 mm przeciwpancernego pocisku podkalibrowego KE-2020, który ma wejść do służby w 2022 roku. Wielkokalibrowy karabin maszynowy 12,7 mm jest zamontowany z tyłu po lewej stronie wieżyczki i jest obsługiwany przez ładowniczego czołgu. Nowością są także różne nadbudowy optroniczne, takie jak system kamer z noktowizorami i dalmierze laserowe do rozpoznania i wyznaczania celów. Zmodernizowany czołg nie różni się od Leoparda 2A7 pod względem ochrony przeciwpancernej, ale wzmocniono jego ochronę przeciwminową. Challenger 3. Firma Rheinmetall B-Systems Land zaprezentowała model demonstracyjny swojego zmodyfikowanego czołgu Challenger 3 na wystawie obronnej DSEI 2021 w Wielkiej Brytanii. Challenger 3 ma być najzdolniejszym czołgiem w NATO. Został zaprojektowany z wykorzystaniem elementów systemu obrony aktywnej Trophy, który ma uzupełniać pasywną obronę czołgu. Standardowa armata została zastąpiona 120 mm wysokociśnieniowym działem gładkolufowym L55 firmy Rheinmetall, które wykorzystuje zaawansowaną programowalną amunicję wybuchową. Z kolei w systemie kierowania ogniem Challengera 3 zastosowano nowe celowniki termowizyjne. Trwają również prace nad wprowadzeniem aktywnych systemów obronnych z celami twardymi i miękkimi, co oznacza próbę zniszczenia lub unieszkodliwienia pocisku lecącego na czołg. Wszystkie te zmiany spowodowały zwiększenie masy całkowitej czołgu do 66 ton, co z kolei wymagało ulepszenia zawieszenia i nowego układu napędowego o dużej mocy. Oczywiście czołg otrzymał je, a mianowicie zawieszenie hydropneumatyczne nowej generacji oraz silnik MTU MB833 o mocy 1500 koni mechanicznych. Challenger 3 może podobno osiągnąć prędkość maksymalną do 100 km na godzinę. W maju 2021 roku firma Rheinmetall B-Systems Land podpisała z Ministerstwem Obrony Wielkiej Brytanii kontrakt na modernizację 148 czołgów Challenger 2 do konfiguracji Challenger 3. Armata. T-14 to przyszły czołg główny armii rosyjskiej oparty na wielozadaniowej platformie gąsienicowej Armata. Po raz pierwszy został pokazany szerokiej publiczności w 2015 roku podczas parady z okazji Dnia Zwycięstwa 9 maja. Główna różnica polega na tym, że Armata była pierwszym czołgiem zaprojektowanym specjalnie do zadań tzw. wojny sieciocentrycznej. Oznacza to, że T-14 nie walczy sam, lecz jako część grupy taktycznej, która stale współdziała i jest kontrolowana przez jeden system. Jednak ten rosyjski czołg nowej generacji nazywany jest papierowym tygrysem, ponieważ od momentu zaprezentowania go na paradzie wojskowej w 2015 roku notuje on jedno opóźnienie za drugim. Najbardziej kultowa jest parada, kiedy armata utknęła podczas próby generalnej na Placu Czerwonym. Pojazd nie mógł zostać szybko odholowany. Według dziennika China Daily chiński producent uzbrojenia Norniko za przyczynę awarii uważa pewne słabości T-14. Napęd mógłby być lepszy, układ chłodzenia silnika jest zbyt słaby. Ponadto rosyjski czołg ma słaby system kierowania ogniem, a nowe działo gładkolufowe jest słabsze od swojego poprzednika T-90. Chińczycy chwalą jednak nową, bezzałogową wieżyczkę armaty. To wszystko na dziś, moi drodzy. Jeśli uważacie ten film za interesujący, pamiętajcie, aby go polubić. Napiszcie swój komentarz i do zobaczenia wkrótce.